Cześć, z tej strony Szymon i Kacper. Przyszła do nas niedawno paczka z Chin. Kacper nie wie, co tam jest. Ja mogę już Wam zdradzić, że to jest taki uchwyt serwisowy, na którym się stawia model. Można nim obracać o 360 stopni i zobaczymy, co to jest za cudo. Śledzi. Śledzi? Chińszczyzną? Faktycznie, trochę śmierdzi. Jest jakaś instrukcja w tej paczce? Nie. Nie ma. To lipa, nie? Może to jest na tyle proste, że sobie damy radę to skręcić, co? Ja tak myślę, że to lipa. No zobaczymy. Tutaj się włoży śrubkę i tutaj będzie. Chyba w ogóle żadnych śrub nie ma i nic, to musi być faktycznie tak proste. A są jakieś? Jednak, no dobra, to otworzysz jeszcze tą paczkę? No dobra. To na pewno jest dół. Z jakąś miarką. To na pewno jest góra, na której będzie osadzony model. I tutaj na tą górę mamy takie dwie pianki zabezpieczające, żeby nie presowały modelu. I tutaj można je dopasować tymi wycięciami do siebie i jak to będzie wyglądać. Kasper się tutaj męczy, żeby to otworzyć. Nie wiem, czy mi się uda. Może palcami trzeba zajmować, co? Nie? Nie da się? Dobra, to ja nakleję tutaj w tym czasie te naklejki. Ja się posiłuję z tym. Tak, to na pewno wszystko pasuje do siebie. Elegancja, Francja, no. Francja, elegancja, Francja. Francja, elegancja, robi? Nie, elegancja, Francja. No, mama, zobaczcie. Aha. To się do mnie przykryło. Co, się dziewnąłeś? Tak. Inaczej się tego nie dał. Nie muszę. Muszę się dziabnąć. Musiałem. Ile jeszcze dalej? Dobra, to się udało wykleić. Teraz druga. Może ci pomogę, co? Nie, jeszcze nie zrobię, już na to nic. Dawaj. Ała. Czy tą całą paczkę rozwiązać? Okay. I paczko jedna. Co? Co czy to w ogóle się sprawdzi przy pracy, nie? Czy będzie łatwiej z tym, żeby na przykład coś obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, że może to niepotrzebne zupełnie, co? Samochód jest dosyć chwiejny. No Kacpra model praktycznie dotyka kołami podłogi i już się nie da kręcić, no. Więc slash jeszcze jako tako. A ten w ogóle. Może to jakoś ustawiliśmy, co może. No, da się kręcić. Tak. Kiepskie, rozwiązanie. Za duży. No, jakoś tam by się dało, ale... Będę musiał chyba zmienić koło. To chyba raczej totalnie niewygodne. Ale można postawić, żeby się nie męczyć. Ale slash bez problemu. Okej.
wam, że to nic specjalnego. Czekaj. Słuchajcie, chcę wam tam pokazać, że ta blaszka, nie wiem, czy tutaj będzie widać to dobrze, ale tutaj ona nie jest dopasowana do kształtu podwozia, że tylko w pewnym stopniu jakby. Tutaj chyba więcej nawet pokrywa, a tutaj odstaje tylko kawałeczek, trzyma samochód. Ogólnie całe to jest rozwiązane. Wątpię, żeby to w ogóle się na to dało robić jakieś naprawy serwisowe. Spróbuję przetestować te nowe okręty, właśnie odkręcając koło na tym. Dobra, zobaczymy na tym stojaczku, jakbyśmy przed chcieli odkręcić koło. Czy w ogóle cokolwiek tutaj się da. Słuchajcie, ogólnie ten zakup to raczej średnio udany. No, ta podstawka to kosztowała tam 20 parę złotych z AliExpressu, więc nie jest to jakiś wybitnie duży wydatek. Ale raczej beznadzieja, no. Przy każdym ruchu odkręca się śruba, jest to rozwygotane. Na zdjęciu to wygląda całkiem fajnie, ale w praktyce to jest faktycznie niezbyt dobrze rozwiązane, więc raczej nie będziemy z tego w ogóle korzystać. No ale to właśnie miało się ruszać, miał tak robić, wiesz, miał model chodzić na 360 stopni, nie? Ale wiesz, jak ruszasz go w tą stronę, to się zakręca. W tą stronę się odkręca śruba. No, ogólnie na zdjęciach na pierwszy rzut oka się wydawało, że to jest dobrze wykonane. I tak w dotyku nawet jakby nie można temu nic zarzucić, ale sama konstrukcja jest dosyć chwiejna. Delikatne ruchy wystarczą, żeby cały model latał. Więc wykonywanie jakichś prac, kiedy model stoi na tym uchwycie, to raczej się mija z celem. Ewentualnie do faktycznie tego, żeby się przyjrzeć, to wtedy mamy go wyżej trochę, na wysokości oczu, więc to może być atut i do jakichś funkcji prezentacyjnych. No to cześć.